Szanowni Państwo, jest mi teraz niezmiernie miło, jestem zaszczycony zaprosić na scenę osobę, która od lat dba o godność Polaków. Dba o to, aby w tych naszych małych ojczyznach żyło się lepiej. Człowieka, bez którego nie byłoby dobrej zmiany. Mam zaszczyt zaprosić na scenę pana prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana Jarosława Kaczyńskiego. Państwo, ja różnie zaczynam swoje wystąpienia, ale to zacznę od podziękowania. Od podziękowania z jednej strony pani, która podjęła się tego niezwykłego trudu, tego ryzyka, by kandydować na prezydenta. Pani, która być może, jestem przekonany, że tak będzie, będzie pierwszą kobietą prezydentem tego miasta. A z drugiej strony chciałem także podziękować za ten początek dzisiejszego spotkania, za ten piękny wykład. Nie widzę tutaj pana przewodniczącego. Może mi gdzieś wzrok zawodzi. O. Ale w każdym razie to było i bardzo oryginalne, i bardzo piękne, i niezwykle pouczające. Bo szanowni państwo, tu pokazano w ogromnym skrócie, zresztą znakomicie zrobionym, kawałek historii tej ziemi, tej historia była szczególna, to jest 148 lat zaborów. Ale pokazano także w ramach właśnie owej historii pewien fenomen. Tym fenomenem jest budzenie się i aktywizacja społeczeństwa. Aktywizacja społeczeństwa, to jest coraz lepiej zorganizowane, które stanowi coraz większą siłę, aż w momencie decydującym zaczyna stanowić także siłę zbrojną. A i przedtem już angażuje się różne zbrojne przedsięwzięcia. To jest sprawa zupełnie zasadnicza. Zupełnie zasadnicza dla tego, o czym będziemy w tej chwili decydować. Mówię o wyborach samorządowych. Bo wybory samorządowe powołują władzę. W polskich rozwiązaniach konstytucyjnych jest to część władzy państwowej. Ale pamiętajcie państwo, że jest taka teoria i w niektórych państwach jest to także kształt prawa, w których samorządy są traktowane nie jako część władzy państwowych, tylko jako organizacje społeczne. Mój mistrz, człowiek, u którego się uczyłem, robiłem później magisterium, czyli doktorat, był na przykład przekonany, że właśnie samorządy powinny być organizacją społeczną. Otóż dziś w Polsce jest inaczej. Ja tego oczywiście nie kwestionuję. Ale naprawdę samorządy mogą dobrze działać wtedy, jeżeli aktywne jest także społeczeństwo. I ponieważ tu, na tej ziemi i szerzej, w Małopolsce, czy sięgając do nas historycznych w Galicji, ta aktywność była wyższa niż gdzie indziej, to tą sprawę chciałbym szczególnie podkreślić. Trzeba bardzo mocno tą aktywność społeczną tutaj budować. My w Warszawie zdecydowaliśmy o powołaniu Instytutu Wolności, który ma wspierać tą aktywność, także jeśli ona wyrasta z tego rodzaju motywacji, które przez te inne organizacje, które mogą wspierać, nie są akceptowane. Mówię tu o motywacjach patriotycznych, religijnych,
czy takich tradycyjnie inteligenckich, można powiedzieć, judymowskich. Takie organizacje dzisiaj bardzo często nie mogą wiele działać, bo nie mają żadnych środków, nawet najmniejszych. My to chcemy zmienić. My to chcemy zmienić właśnie dlatego, że chcemy tego aktywnego społeczeństwa, które będzie z jednej strony podporą samorządów, a z drugiej strony będzie także tych samorządów kontrolerem. Bo samorząd, jak każda władza, niezależnie od szczebla, działa dobrze, jeżeli jest pod kontrolą. A oczywiście nie taką kontrolą, jak ta, którą mogliśmy tutaj zobaczyć pod płotem, z tymi wszystkimi okrzykami. Zawsze się cieszę, kiedy słyszę, że jestem dyktatorem. Bo to są akty szaleństwa. Ktoś przeprowadza demonstrację, jednocześnie twierdzi, że nie wolno w Polsce przeprowadzać demonstracji. To jest taki zabawny, chociaż na dłuższą metę może być niebezpieczny folklor naszego życia publicznego. Natomiast powtarzam, aktywizacja społeczna jest bardzo ważna i ona musi wyrastać od dołu i musi być także wspierana od góry. Nie mówię tutaj tylko o władzach rządowych, o tych, których centrum jest w Warszawie. Mówię także o władzach samorządowych. Jeśli popieram, z całej mocy popieram kandydaturę pani Iwony Mularczyk, to dlatego między innymi, że wiem, że ona będzie tego rodzaju aktywność prowadziła. Zresztą mówiła tutaj już o tym, ale to chcę mocno podkreślić. To jest bardzo ważne. I kiedy mówi to przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, niezależnie od tego, czy jest to pani, która jest kandydatem na prezydenta Nowego Sącza, czyli mówi to szef tej partii, czyli ja, to można powiedzieć, może to nieskromne, co w tej chwili mówię, że jest to wiarygodne. Że jest to wiarygodne. No, szanowni Państwo, jesteśmy formacją, która dotrzymuje słowa, która przedstawiła społeczeństwu już dawno, bo to jest program w gruncie rzeczy, jeżeli chodzi o swoje zręby, napisany w 2008 roku. Pewien program doprowadziła w pewnym momencie do tego, że ten program został zmieniony w program władzy, czyli wygrała wybory, przejęła władzę. Skądinąd tutaj była mowa o historii. Jesteśmy pierwszą partią w historii polskiej demokracji, która ma większość w parlamencie samodzielnie. I miejmy nadzieję, że będzie tak dalej. Oczywiście ja w takim razie nie chcę tutaj niczym uwłaszczyć, czy choćby tylko uchybić naszym koalicjantom, ale no, generalnie rzecz biorąc stanowimy bardzo, bardzo zwartą koalicję, więc mogę powiedzieć, że to jest jednak formacja, która jako jedyna tą większość zdobyła. I konsekwentnie, szanowni Państwo, my wszystkie te zadania, które żeśmy sobie podstawili, realizujemy. Jedne z nich, chociaż oczywiście też krytykowane i atakowane przez opozycję, no ale takie jest prawo opozycji, są łatwe do przeprowadzenia. Przynajmniej pozornie łatwe do przeprowadzenia. Inne są bardzo trudne. Te łatwe, powtarzam, pozornie łatwe, to te związane z zadaniami społecznymi. No bo po prostu my musimy wykonać i wykonujemy te zapowiedzi, które symbolizowane są najlepiej przez akcję 500+. A dlaczego mówię, że one są tylko pozornie łatwe? Bo trzeba zdobyć na nie pieniądze. Otóż, szanowni Państwo, żeby zdobyć na nie pieniądze, to trzeba także reformować państwo. Bo to państwo teoretyczne, które podtrzymywali nasi przeciwnicy polityczni, to było państwo, które nie byłoby w stanie tego zrobić. Myśmy przecież nie podnieśli podatków. Oni podnosili około 20 razy. Ale wpływy z tych podatków są bardzo dużo większe.
i dzięki temu możemy ten program społeczny, ale także inne programy gospodarcze, także zbrojeniowe, bo one też są w Polsce potrzebne, realizować. Czyli mamy program, mamy dobrą wolę i jednocześnie potrafimy, umiemy coś zrobić, umiemy zrobić coś, czego dotąd w gruncie rzeczy w Polsce nikt zrobić nie potrafił. I to jest... Szanowni Państwo, naprawdę bardzo mocna przesłanka, żeby powiedzieć, iż dobra zmiana powinna zejść z tego szczebla rządowego na szczebel samorządowy. Myśmy dotąd mieli władzę tylko w jednym województwie i to nie przez cały czas tej kadencji. I mieliśmy władzę, mówię o prezydenckiej, w 10 miastach. Wśród nich był Nowy Sącz. Ja mogę powiedzieć tak. Przyjechałem tutaj po raz pierwszy jako polityk, bo przedtem wielokrotnie od dzieciństwa bywałem jako turysta. Ale jako polityk po raz pierwszy przyjechałem, pamiętam to świetnie, we wrześniu 90 roku. Czyli mam taką perspektywę 28-letnią. I w ciągu tych 28 lat wasze miasto, szanowni państwo, naprawdę niezwykle się zmieniło. I niezwykle się rozwinęło. Ja wiem, że można by zrobić więcej. Ale tutaj mamy liczne inicjatywy gospodarcze i to udane polskie inicjatywy gospodarcze. Mamy rozbudowę miasta. To w tej chwili zaczyna się wahać, ale mamy także i to, że tutaj ludność w przeciwieństwie do bardzo wielu polskich miast się zwiększyła, nie zmniejszyła. To naprawdę jest sukces. Co to pokazuje? To pokazuje, że to jest takie miejsce w Polsce, gdzie można bardzo, bardzo dużo. I właśnie to jest ten problem, który musimy dzisiaj rozwiązać. To znaczy, co trzeba zrobić, żeby to bardzo, bardzo dużo, czyli jeszcze dużo więcej niż teraz, zostało zrobione. Ja nie będę powtarzał tutaj po pani prezydent tych spraw, które zostały podniesione, ale postaram się o tym powiedzieć właśnie z tej perspektywy wielkiego sukcesu. Otóż jest oczywiste, że Nowy Sącz, który ma bardzo wielu, bardzo dynamicznych ludzi, taka okolica, zresztą ten film to też pokazywał. Otóż, że Nowy Sącz mógłby być jeszcze czymś dużo większym, silniejszym ekonomicznie i szczęśliwszym, jeżeli chodzi o poziom życia ludzi, komfort życia ludzi, gdyby po pierwsze nie był izolowany, czy jak to się dzisiaj mówi, wykluczony komunikacyjnie. Bo rzeczywiście dotrzeć do waszego miasta nie jest łatwo. Po drugie, żeby szanowni państwo, nie było takich przeszkód, o których też pani Iwona mówiła, które mają charakter subiektywny. No bo jeżeli na przykład jedna gmina, Gnojnik, no nie chce się zgodzić na przebieg tej drogi, której tak bardzo potrzebujecie, to jest kłopot. Jeżeli są tutaj kłopoty z tą gminą, która otacza z trzech stron to miasto Nowy Sącz, gminą Chełmiec, to też jest to, że mam taką. I dlatego ten pomysł, żeby tutaj stworzyć aglomerację, mimo że przecież Nowy Sącz nie jest jakimś wielkim miastem, ale jednak istnieje coś takiego jak aglomeracja, jest dobrym pomysłem. Bo to może być nierozumiane. To jest potrzebne. Władza państwowa, ta władza rządowa z całą pewnością będzie wspomagała Nowy Sącz i tą ziemię. To jest taka jedna wątpliwość. Ale ta władza, jak każda władza, podlega prawu. Pewne rzeczy muszą być załatwione. I właśnie ja bardzo wierzę, że pani Iwona Mularczyk
ze swoim doświadczeniem pedagogicznym, ze swoim doświadczeniem życiowym, ze swoim historycznym wykształceniem będzie potrafiła więcej niż jej poprzednik. Będzie potrafiła uzyskać różnego rodzaju zgody, porozumienia, które z kolei są potrzebne dla podejmowania decyzji w Warszawie. I że to razem stworzy tą synergię, o której my tak często mówimy, że jest potrzebna synergia między władzą samorządową a rządową i między władzą samorządową różnych szczebli. Jeżeli tu, w Małopolsce, a bardzo na to liczę, i to jest bardzo ważne, będzie tak, że władza Prawa i Sprawiedliwości na poziomie samorządu wojewódzkiego, jeżeli będzie, to też bardzo, na co też bardzo liczę i w co wierzę, władza Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie także po roku 2019, to tą synergię możemy stworzyć. Możemy stworzyć i możemy jednocześnie bez żadnych oszustw, bez żadnych manipulacji budować tą jedność, o której tutaj też była mowa. Tą jedność, której hrabia Stadnicki, no, rodzina arystokratyczna, chociaż szczególnego rodzaju, i przedstawiciel miejscowej ludności chłopskiej, ruchu ludowego, rzucają sobie w ramiona. To jest Polsce w tej chwili potrzebne. Nam jest potrzebna zgoda, nie wojna. Bo my mamy szansę. Na to, żeby naprawdę w stosunkowo krótkim czasie, historycznie bardzo krótkim, ale także w perspektywie życia człowieka, nie takim długim, doprowadzić do tego, by nasz kraj był na poziomie tych państw, które są na zachód od naszych granic. Przynajmniej jeżeli chodzi o PKB na głowę, czyli ten roczny dochód netto na głowę. Otóż jeśli będziemy zjednoczeni, jeżeli będziemy zjednoczeni na poziomie samorządów i rządu, jeżeli będziemy budować aktywność społeczną, która tutaj na tych ziemiach ma szczególnie mocne tradycje, to możemy bardzo wiele i tu, w Nowym Sączu, i tej ogólnopolskiej skali, a także w skali małopolskiej. I powinniśmy w to wierzyć. Powinniśmy w to wierzyć i powinniśmy tą wiarę na czymś mocno opierać, na jakimś fundamencie. Można powiedzieć, że ten fundament jest jeden, ale on składa się jakby z dwóch części. Pierwsza część tego fundamentu to jest, szanowni państwo, patriotyzm ogólnopolski. Ci ludzie, którzy tu organizowali się już w szkołach średnich po to, by Polska była wolna, bo w to wierzono. Ci, którzy robili to przedtem, żeby uczestniczyć w powstaniu styczniowym, czy jeszcze przedtem w Wiośnie Ludów, byli polskimi patriotami, byli stąd, z tej ziemi, ale jednocześnie myśleli o Polsce jako całości. Ale jest także druga część tego fundamentu. To jest patriotyzm lokalny. Taki prawdziwy, nie przeciwstawiający się oczywiście ogólnopolskiemu, patriotyzm konkretnych ziemi. W tym wypadku tej wyjątkowo pięknej ziemi nowosądeckiej. To tworzy siłę i to daje podstawę konsolidacji. Plan, projekt, wielki projekt dla Polski, który ma dzisiaj nasz rząd, to jest projekt właśnie zbudowania w warunkach pełnej demokracji, narodowej konsolidacji ku wielkiemu sukcesowi. Bo już gołym okiem widać, że te sukcesy są możliwe. Polska dzisiaj rozwija się bardzo szybko, jest tutaj na czele listy europejskiej, może jedno czy dwa niewielkie państwa są przed nami. Polska uzyskuje coraz wyższe rankingi, nawet te instytucje, które te rankingi nadają,
które początkowo w 2016 roku nas mocno uderzały, dzisiaj przywracają nam właściwą pozycję. My, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o sprawy związane z polityką społeczną, w jednym z rankingów też przez poważną instytucję prowadzoną, która obejmuje 157 państw na całym świecie, czyli nie wszystkie, ale zdecydowaną większość, jesteśmy na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o politykę społeczną. Na pierwszym miejscu. Skalitowane. Eurostat, czyli instytucja Unii Europejskiej, która dokonuje pomiarów w sytuacji ekonomicznej i społecznej, stwierdza, że jeżeli chodzi o skuteczność walki z nędzą wśród dzieci, to jesteśmy przed Niemcami, przed Szwecją, przed wieloma innymi państwami bardzo dobrze i wyżej od nas rozumiemy. Powtarzam, w ciągu 3 lat tej uczciwej władzy, uczciwej, bo przecież dobrej, sprawnej, mieliśmy bardzo dobrą premier, mamy bardzo dobrego premiera, ale przecież no, to nie jest tak, że Duch Święty na nas wstąpi. Jesteśmy po prostu uczciwymi i sprawnymi ludźmi. I to wystarczy, żeby pchać Polskę szybko do przodu. I jeżeli tacy uczciwi i sprawni ludzie będą także rządzili w samorządach, jeżeli to się wszystko razem połączy, jeżeli zdołamy na podstawie tej patriotycznej konsolidacji jakoś zjednoczyć podzielony dzisiaj, nad czym szczerze boleje, naród, jeżeli to nie będzie na chwilę, tak jak to powiedział hrabia Stadnicki, tylko na dłużej, to naprawdę możemy pójść bardzo szybko do przodu. Możemy uzyskać to, czego w historii dotąd nie było. Bo dotąd w historii, w najlepszych momentach, Państwa pewnie zaskoczy data, kiedy to było, bo to był rok 1950, zaraz po wojnie, kiedy udał się plan 3-letni, a później udał się też początek planu 6-letniego, to mieliśmy około 60% tego, co mieli Niemcy. Też wtedy zniszczeni. Państwo niemieckie zostało bardzo mocno zniszczone w czasie II wojny światowej. Tylko, że my później żeśmy hamowali, a oni poszli bardzo szybko do przodu. I z tych 60% zrobiło się później dużo, dużo mniej. Dziś jesteśmy znów mniej więcej na tym poziomie. 2/3 do góry i mamy 100%. Ile lat trzeba przy takim tempie jak w tej chwili, żeby te 2/3 osiągnąć? 10-11. Czy 12, czyli naprawdę nie jest tych lat tak bardzo dużo. Tylko musimy, powtarzam, iść do przodu i musimy wygrać te wybory. Musimy wygrać je w Polsce, w Małopolsce i w Małopolsce. Ja jestem głęboko przekonany, bo to muszę wyjaśnić, że dokonaliśmy słusznego wyboru. Ja jadąc tutaj przez Nowy Sącz, oczywiście spóźniony, no bo wiadomo jak tu się jedzie, za to przepraszam, ale tak to było, widziałem różne plakaty. I tam były plakaty także osób, które, wiem o tym, powołują się na Prawo i Sprawiedliwość. Całkowicie bez podstawy. Ani pani Belska, ani pan Glutz, Głód, przepraszam, nie mają do tego żadnego prawa. Oni po prostu w tym momencie wystąpili przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, przeciwko temu wielkiemu planowi. Do Nowego Sądu na Polsce. Pani Iwona Budarczyk jest jedyną osobą, która nas reprezentuje. Jestem przekonany, że tu, w tym mieście, to właśnie ona zostanie prezydentem. Pierwszą kobietą i pierwszą osobą, która będzie mogła uczciwie,
sposób skoordynowany, jak sama zapowiadała, odwiedzając często Warszawę. Mam nadzieję, że i Kraków będzie trzeba odwiedzać, bo tam też będą różne możliwości. Będzie budowała tą wielką pomyślność Nowego Sącza, która jest możliwa. To jest, można powiedzieć, zapisana w genach tego miasta. I będzie budowała także cząstkę, ale bardzo ważną cząstkę tej naszej jedności. Jedności, której podstawą jest patriotyzm, o którym tak pięknie tutaj pan przewodniczący opowiada. Za to jeszcze raz dziękuję. I dziękuję i proszę państwa, żeby zwyciężyć, trzeba wierzyć w zwycięstwo. Musimy wierzyć w zwycięstwo. Zwyciężymy! Dziękuję bardzo. Zwyciężymy! 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 Zwyciężymy!